o środki samorządów, jest to 50% całości kwoty. Kwota jest to 90 tysięcy. Druga ta część, połowa samochodu, pochodzi z Funduszu Wsparcia Policji. Jeszcze w tym roku czeka nas kolejne takie wydarzenie, na co wszyscy czekamy. Robimy to dlatego, żeby wesprzeć bezpieczeństwo mieszkańców powiatu siedleckiego. No Siedlec też, bo komenda miejska jest jedna, ale obsługuje także powiat siedlecki. Wydatek nie był wielki, ale zawsze trzeba zwracać uwagę na wszelkie finanse. To było 24 tysiące złotych, także kontynuujemy tę współpracę. A wiadomo, że lepszy sprzęt to lepsza jakość pracy. Ta suma dla gminy to była, można powiedzieć, nieduża suma. Przekazała po to, żeby ten samochód po prostu służył dla policji i żeby ci wszyscy, którzy dokonują przestępstw i tym podobnie kryminalnych i innych, wiedzieli, że no policja nie jeździ starym rzęchem, tylko ma nowy, porządny samochód.